Siema Zjeby. Tak jak Wam obiecałem, przez tydzień zbierałem Wasze pytania, zebrało się ich 21. Po prostu na nie odpowiem, także nie będziemy gdzieś tam się bawić w jakieś konwenanse. Przejdziemy od razu do pytań. Na koniec jeszcze powiem tylko kilka słów, ale to jak ktoś dotrwa do końca, to ok, to jedziemy. Uważasz, że jesteś szczęśliwym człowiekiem? Rozwiń to pytanie w miarę możliwości własnego poziomu intelektualnego. Jestem szczęśliwy? Nie wiem, czy tak naprawdę powinniśmy w ten sposób myśleć. Dlatego, że szczęście to jest coś, do czego powinniśmy zawsze dążyć i co powinno się zdarzać, a nie powinno być jakby stanem ciągłym. Jeśli ktoś jest non-stop szczęśliwy, no to raczej zasługuje, raczej powinien się znaleźć w zakładzie zamkniętym, aniżeli, no nie da się być ciągle szczęśliwym, bo to jakby traci swoją siłę i moc. Także stan bycia szczęśliwym to jest stan pożądany raz na jakiś czas. Takie momenty mi się zdarzają, że jestem szczęśliwy, czyli bardziej niż zadowolony, można by było powiedzieć. Natomiast, tak jak mówię, jeśli by to trwało ciągle, to by było męczące i straciłoby swoją siłę i swoją wagę. Więc nie mówię o sobie, że jestem szczęśliwym człowiekiem. Dążę do szczęścia, czasami mi się udaje je osiągnąć. Czy poza wirtualnymi znajomymi z grupy i innych internetów posiadasz realnych znajomych? To znaczy, czy starcza ci jeszcze do nich czasu? Oczywiście, że mam innych znajomych. Czasu co prawda nie jest wiele, no ale mam znajomych z pracy, mam znajomych z wielu różnych miejsc, utrzymuję kontakt z paroma osobami jeszcze z czasów szkolnych. Także tak, no mam. Nie na wszystkich i nie zawsze mam czas, ale mam znajomych w realu, jeśli o to Wam chodziło. Nie jestem jakimś tam stuprocentowym no-life'em, chociaż ostatnimi czasy, w momencie, gdy zacząłem więcej pisać i tworzyć do internetu, to jakby troszkę to zeszło na drugi plan, ale staram się gdzieś tam to kompensować, jak tylko mogę. Jesteś w stanie przeżyć tydzień czasu bez używek typu fajki, access to the internet. Jak wiadomo, bilans na ogół zawsze jest ten sam, tak więc czy na tygodniowym detoksie od wspomnianych używek poszedłbyś w inne? Czytanie, pisanie, onanizm. Znaczy, powiem tak, no jeśli chodzi o fajki, to no, ludzie muszą mieć jakiś nałóg, tak? Mi zostały tylko, znaczy może nie tyle fajki, ale nikotyna, tak? To jest jedyna rzecz, tak naprawdę. Alkoholu nie używam w ogóle. No i internet, tak? Tylko, że niektórzy postrzegają jakby korzystanie z internetu jako właśnie uzależnienie, że człowiek wchodzi i musi. Tutaj w tym sensie, że jest to takie bierne uczestnictwo, tak? Że gdzieś tam wejdę, coś polajkuję, wrzucę jakiś komentarz, tak? Ja raczej eksploatuję internet trochę bardziej aktywnie, to przynajmniej tak mi się wydaje. Korzystam na tyle, na ile mogę i na tyle, na ile znam możliwości swoje i też internetu. Ja staram się go jakby eksploatować i wykorzystywać do własnych celów, także to nie jest też tak, że to jest gdzieś tam. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że jestem w jakimś stopniu uwarunkowany, bo chociażby te wszystkie portale, które stawiają na interakcje, na jakieś tam zostawianie lajków, upvotów czy i tak dalej, one gdzieś tam stymulują nasze ośrodki przyjemności i to jest uzależniające. No, jeśli przy okazji robisz coś oprócz tego, a nie tylko i wyłącznie wklejasz fotki kotków i tak dalej, żeby zbierać te lajki i zapewniać sobie dopaminowego haju. A mi się wydaje, że w większości tak rzeczy jest, że jak zaczynamy coś robić, zwłaszcza jak coś nam sprawia przyjemność, to w pewnym momencie łapiemy się, że już bez tego nie potrafimy funkcjonować i że nam to sprawia radość i tak dalej. Natomiast jeśli to jest coś konstruktywnego, to ja nie widzę w tym nic złego. Natomiast jeśli przejdziemy do drugiej części pytania, jeśli miałbym zrezygnować z którejś z rzeczy, to podejrzewam, że zastąpiłbym ją czymś innym. Bez dostępu do internetu pewnie zacząłbym trochę więcej czytać i może trochę więcej pisać, tak? Tylko że jeszcze musimy jakby się zastanowić, czy dostęp do internetu oznacza brak dostępu do komputera, czy po prostu brak dostępu do internetu. Bo jeśli to jest brak dostępu do komputera, to myślę, że na czytaniu bym się skoncentrował, dlatego że nie wiem, kurwa, czy jeszcze potrafię pisać długopisem. Nie, żartuję, oczywiście, że potrafię, natomiast ja myślę, że czytanie byłoby takim, zwłaszcza, że mam trochę zaległości.
Czytanie byłoby taką ucieczką, jeśli bym był zmuszony. Natomiast w tym momencie gdzieś tam próbuję to wszystko wypośrodkować i znaleźć czas na wszystko. Męczą ci już kolejne porcje patologii polskiego YouTube'a. Znaczy, powiem wam tak. Z jednej strony, znaczy, czy jest to męczące? Nie, znaczy to nie jest męczące. To zaczyna być trochę takie samo ciągle, tak? To są ciągle te same tematy, ciągle w ten sam sposób wałkowane, to są ciągle popełniane te same błędy. Także to momentami zaczyna być nużące, natomiast czy mnie to męczy? Nie, dlatego że dostrzegam to, że co chwila pojawiają się nowe osoby na moim kanale, czy na mojej stronie, czy na którymkolwiek z profili, które chcą, żeby te rzeczy były powtarzane, żeby o nich mówiono. No bo to jest potrzebne, tak? Potrzebne są osoby, które będą mówiły, że to jest głupie, że te argumenty nie trzymają się kupy, że na te rewelacje nie ma żadnych dowodów i że są po prostu zwykłymi manipulacjami czy kłamstwami. Także to nie jest męczące, to bywa nużące. Natomiast, no, może to zabrzmi trochę górnolotnie, ale gdzieś tam jakąś misję sobie wybrałem taką, że będę to robił, czyli piętnął jakąś tam głupotę też w internecie, czyli w tym na YouTubie. I po prostu to robię konsekwentnie, dopóki wy będziecie chcieli, żebym to robił, będziecie podsyłali mi filmy, które mam komentować i uwalać te głupoty, to będę po prostu to robił. Jakkolwiek nużące by nie było, poniekąd robię to też dla was, także. Czy są męczące? Nie, bywają nużące. Czasami się irytuję, że wrzucacie mi tydzień po tygodniu te same tematy, tak jakbyście, nie wiem, szukali czegoś. Patrzyli na YouTube tylko po kanałach i wrzucali non-stop te same osoby, non-stop te same tematy, nie oglądając o co tam chodzi. Jeżeli się mogę o was prosić przy okazji, to jeśli znajdujecie materiały, to chociaż obejrzyjcie ich kawałek. Obejrzyjcie kawałek tego materiału i zobaczcie, czy rzeczywiście jest tam coś nowego, coś, co można by było, nie wiem, podczepić jakiś temat, czy gdzieś na zasadzie luźnego skojarzenia można pójść w trochę inną stronę niż to, co pływa zawsze. Chciałbyś coś zmienić w formie funkcjonowania grupy i live'ów? Grupa jest jakby osobnym tematem, bo grupa na Facebooku, do której link jest pod moim paskudnym ryjem tutaj na ekranie, to jest jakby tylko i wyłącznie gdzieś takie zbiorowisko, że tak powiem, umiarkowanych szumowin, gdzie wy mi podsyłacie różne materiały. Ja na pewno chciałbym coraz bardziej, w coraz większym stopniu uniezależniać się od Facebooka. Żeby Facebook jednak nie był tym miejscem, dlatego że nie był tym miejscem centralnym, w którym się jakby zbieramy i w którym się komunikujemy. Bo jednak Facebook przy całej swojej gdzieś tam, przy tej całej potędze, którą daje jako platforma o bardzo dużym zasięgu i tak dalej, jednak jest bardzo ograniczony i mi się wydaje osobiście, że ten taki lęk przed tym, że jeśli powiem coś nie tak, komuś się to nie spodoba i mogę przez to stracić kontakt ze wszystkimi, jest troszkę paraliżujące. Wszyscy obserwujemy, co się dzieje z YouTube'em, co się dzieje z Google'em, z Facebookiem, z Twitterem. Że firmy po prostu z jednej strony ulegają naciskom różnych środowisk politycznych, z drugiej strony no, muszą dbać o biznes, tak? Reklamodawca nie zareklamuje się na takiej stronie, jeśli będzie tam dużo treści kontrowersyjnych czy niepoprawnych politycznie, więc chciałbym, to jest taka jedyna rzecz, tak? Live'y to live, oczywiście czym prędzej chciałbym się przenieść na T-Live i będę nad tym pracował. Chciałbym definitywnie z YouTube'a zrezygnować do końca marca. To na pewno. I przerzucić się na D-Live'a, natomiast ciągle brakuje mi czasu, żeby usiąść, dokładnie skonfigurować wszystko i ruszyć. Też trochę czekam na nowy mikrofon, który idzie do mnie dzięki Łukaszowi, który był sponsorem tego mikrofonu. I to jest jakby, jeśli chodzi o live. Jeśli chodzi o grupę, już jakiś czas temu troszkę do was mówiłem, możecie wrzucać też linki do filmów na Discorda, na mój serwer. Tam stworzyłem specjalny czat na moim serwerze, który się nazywa po prostu Linki na Live. I mi się wydaje, przede wszystkim do tego czatu i do tego serwera na Discordzie będą miały tylko i wyłącznie dostęp my, tak?
Tutaj nie będzie żadnej nadrzędnej instancji, która nam powie, że to, co kolega napisał, jest chujowe i że, nie wiem, blokuje mi konto. Że tutaj mi się wydaje, że właśnie wyjście w jakąś niezależną platformę do komunikacji między ludźmi, którzy chcą brać czynny udział w tym, co robię, i podsuwać mi tematy na filmy, czy nawet tematy na posty na Steamicie, czy gdziekolwiek indziej, gdzie piszę. Mi się wydaje, że takie niezależne miejsce jest potrzebne i chciałbym też trochę, żeby tam się przeniosła ta cała dyskusja. Także to tyle. No, chciałbym się, tak jak powtarzam, chciałbym się uniezależnić od platform, które są związane komercyjnie i politycznie. Jaka jest różnica pomiędzy posiadaniem celów a marzeń i co lepiej posiadać, cele czy marzenia? Tak jak ja to rozumiem, cel to jest coś, co, do czego dążysz, co wiesz, że jesteś w stanie osiągnąć. Marzenie to jest coś takiego, co jest taką rzeczą, do której możesz gonić całe życie, a ona może się tylko zdarzyć bardzo, bardzo, bardzo nieprawdopodobnych okolicznościach albo w wyniku jakiegoś, powiedzmy, cudu. Marzenie to jest coś, marzenie to jest coś takiego, czego nie potrafimy osiągnąć i nie ma możliwości, żebyśmy osiągnęli, mimo tego myślimy, żeby fajnie było, żeby takie coś się zdarzyło. Cel to jest coś namacalnego. Moim celem na przykład jest w tym momencie wyjście z YouTube'a do końca miesiąca. Marzeniem byłoby, nie wiem, mieć swoją stację telewizyjną, tak? Oczywiście w pewnym momencie możemy dojść do takiego miejsca, gdzie marzenie stanie się namacalne i realne do zrealizowania. Ono wtedy się może jakby zamienić. Marzenie może się zamienić w cel. Natomiast ja jestem raczej zwolennikiem stawiania sobie celów niż posiadania marzeń, bo cele są takie właśnie, cele są realizowalne, marzenia są wyimaginowane. Więc tak, żeby zostać down to earth, to raczej stawiałbym na cele niż na marzenia. Marzenia można mieć, tak? Można sobie usiąść i marzyć, co by było gdyby. Natomiast cele się osiąga, także cele są mi bliższe i ja tak funkcjonuję. Natomiast to lepiej posiadać, to już od Was zależy. No, jeśli Was motywują marzenia i jakby wyimaginowany cel, który sobie marzenie, które sobie wybierzecie, Was bardziej motywuje niż realny, namacalny cel, do którego poniekąd wiecie, jak dojść, to już jest Wasz wybór. Ja nie będę Wam mówił, co jest lepsze, co jest gorsze. To Wy o tym decydujecie. Zdefiniuj ideę. Znaczy, można to zdefiniować potocznie, tak jak ja to rozumiem, natomiast możemy też się odwołać do idei platońskiej, tak? Tylko że idea platońska jakby nie spełni nam żadnej funkcji w dyskusji. Natomiast idea w sensie potocznym byłoby, to jest po prostu myśl, to jest jakaś zamknięta myśl, która o czymś mówi. Czyli jeśli każda opinia może być ideą, tak? Jeśli wokół takiej zamkniętej myśli, zamkniętej opinii, zamkniętej w sensie, że ona wypowiedziana bez kontekstu, ma sens. Jeśli wokół tego możemy zbudować coś więcej, niż tylko po prostu powiedzieć, że mam pomysł i nic więcej się z tym nie da zrobić, to w moim odczuciu nie jest idea. Idea to jest coś, co jest konstruktywne, na czym można zbudować. Tu od razu pewnie pojawią się takie trochę rozbieżności, że na przykład ateizm nie jest ideą w tej definicji, dlatego że na ateizmie się nie buduje. Nie, dlatego że ateizm, jeśli mówi o tym, że jako ateista nie wierzę w Boga, to niesie ze sobą konsekwencje. Niesie ze sobą konsekwencje dla Twojego zachowania, dla Twojego postępowania i być może być przyczynkiem do sięgnięcia po inne, kojarzące się z tym idee. Także można na ateizm w takim ujęciu jest ideą. Natomiast jakieś zwykłe, proste zdanie, które nic nie wnosi, które nic nie odpowiada na żadne pytanie, nie stawia żadnego pytania, nie jest ideą. No, to jest moje takie proste rozumienie tego, tak jak ja to rozumiem. Natomiast jeśli chcecie poznać, nie wiem, jakąś szczegółową definicję idei,
czym może być, to polecałbym zacząć od platońskiej filozofii. Zwłaszcza jest to dobrze przedstawione w tym opisie platońskiej jaskini, gdzie idee są cieniami rzeczy na ścianie jaskini, oświetlonej od wejścia. I jakbyśmy nie chcieli, to tych cieni nigdy nie dotkniemy. One są jakby idealnym odwzorowaniem wszystkich rzeczy. I to idealne odwzorowanie posiada wszystkie możliwe cechy tej rzeczy, a jednocześnie nie jest tą rzeczą. Jest tylko jej idealnym odwzorowaniem. Ale to sobie poczytajcie, mnóstwo jest opracowań, mnóstwo jest wytłumaczeń, czym są platońskie idee. Tu miałem problem z tym ósmym pytaniem. W dyskusji była odpowiedź na taki kontrargument. Kojarzę cytaty z Tomasza Zakwina, sam nie potrafisz coś sensownego, oryginalnego wymyślić. Ja się nad tym zastanawiałem, o co tu może chodzić. To oczywiście jest komentarz, pytanie od Korneliusza, na bo od kogo. Ja wiem, o co ci chodziło. Chodziło ci o to, że tak naprawdę. Owszem, możemy dyskutować na tematy różne i popierać się cudzymi interpretacjami, natomiast według mnie większą wartość, większą wagę takiej osobistej, w osobistej rozmowie, w osobistej relacji ma to, jak ty to widzisz. Bo ja nie rozmawiam z Tomaszem Zakwiną, nie rozmawiam z kimś, kto kiedyś zinterpretował coś, o czym rozmawiamy, tylko ja rozmawiam z tobą. I wolałbym usłyszeć, co ty na ten temat sądzisz, jak ty to postrzegasz, niż żebyś mi powtarzał to, co kiedyś powiedział ktoś inny. W tym sensie używam tego argumentu, że chcesz ze mną pogadać o Biblii, ale nie wyjeżdżaj mi z doktorami Kościoła, Tomaszem Zakwinu, z Augustynem i z ich wykładniami, tylko przeczytaj mi to zdanie i powiedz, co na niego temat sądzisz. Czy to ma sens? Czy według ciebie nie ma tutaj nic, do czego się można przyczepić swoją własną głową, swoim własnym zrozumieniem, jakkolwiek by ono nie było niepoparte, nie wiem, wiedzą i tak dalej, to nie ma znaczenia. Wydaje mi się o takich rzeczach, jeśli rozmawiamy z drugim człowiekiem, wiecie, każdy może wykuć, kurwa, podręcznik. Każdy może wykuć podręcznik i później go na wyrywki cytować, tylko że to nie wnosi żadnej dodatkowej wartości. Osobiste zastanowienie się nad tym, co się czyta, ma dużo większą wartość. I dzięki temu, że patrzymy na takie rzeczy, na te rzeczy inaczej, różnie, może się powstać jeszcze nowa wartość, tak? Bo tak jak ja zawsze powtarzam, że tylko i wyłącznie w zderzeniu idei, które są od siebie różne, może powstać nowa wartość. Poklepując się wzajemnie po ramieniu i przytakując, że rzeczywiście tak jest, nic nie powstanie nowego. Nowe coś powstaje w momencie, gdy dochodzi do zderzenia. W momencie, gdy idee sprzeczne czasami różne od siebie się spotkają i zaczynają ze sobą jakby próbować się dopasować, próbować gdzieś znaleźć wspólny język, wspólny element i z tego tej syntezy powstaje coś nowego. Dlatego jestem tego zdania, że z każdym warto rozmawiać, jeśli tylko potrafi rozmawiać. I ja nie mam problemu usiąść do stołu, czy w komentarzach, czy gdziekolwiek indziej dyskutować z każdym. Tylko warunek jest taki, żeby on chciał dyskutować i żeby wiedział, na czym to polega. Bo niestety nie wszyscy wiemy, jak wygląda dyskusja, jak powinno się ją prowadzić. Ale to się jakby zupełnie inna historia. Kiedyś mówiłeś, że jak ktoś powie coś głupiego, to nie jest głupi i tak dalej, i tym podobne. A jak ktoś zabije raz, to jest zabójcą. Jakby mówimy o różnej klasyfikacji czynów, tak? Bo to jest bardzo dobre założenie. Trzeba o tym pamiętać, że jeśli ktoś powie coś głupiego, nie znaczy, że jest głupi. Tak samo jak ktoś powie coś mądrego, to nie znaczy, że jest mądry. To są rzeczy, które się każdemu zdarzają i to są rzeczy, które jakby nie ciągną za sobą negatywnych konsekwencji tak naprawdę dla nikogo, tak? Bo cały czas mówimy, jakby poruszamy się w świecie jakby dyskursu, w miejscu, w którym rozmawiamy ze sobą i zdarza się walnąć coś głupiego, albo komuś, kogo uważamy za nie do końca inteligentnego, błysnąć czymś inteligentnym.
To są zupełnie inne rzeczy, i poruszamy się w takiej, a nie innej domenie. I to jest jakby przeskoczenie do czynu, który jest czynem ostatecznym i czynem takim, który powoduje śmierć, uszkodzenie ciała. Jest fałszywą dychotomią. To nie można tego porównać. Nie można porównać jakby to, że ktoś nie jest głupi, jak powie coś głupiego, do tego, że komuś się że ktoś zabije, to nie jest zabójcą. Nie. To jest zupełnie inna kategoria czynu. Penis poniżej 20 cm czy powyżej 20 cm. Powiem tak. Powiedziałem, że odpowiem na wszystkie pytania, więc nie ucieknę też od tego. Ale sami sobie odpowiedzcie na pytanie, czy chcieliście usłyszeć taką odpowiedź. Powiem tak. Ja nie wiem, czy pytasz o szerokość czy o długość. Bardzo słabo sprecyzowane pytanie. W epoce postprawdy, fake newsów, w jakiej żyjemy, należy tym bardziej płacić w postaci płatnych subskrypcji za informacje redakcją, w których pracują prawdziwi dziennikarze, które weryfikują źródła, jakieś tam kopii w klejarze. Za tym idzie, czy posiadasz lub posiadałeś jakieś płatne subskrypcje. Więc najpierw odpowiem na drugą część. Nie posiadam żadnych płatnych subskrypcji żadnej z gazet, dlatego że nie, że uważam, że za to nie trzeba płacić. Nie ma takiej potrzeby. A teraz pierwsze pytanie. Czy należy płacić w postaci płatnych subskrypcji? Nie jest to konieczne. Jak widzimy wielokrotnie, to, że płacisz za coś, nie znaczy, że to jest dziennikarstwo prawdziwe. Gazeta Wyborcza popełnia błędy, Onet popełnia błędy, Wirtualna Polska nie ma na to. To, że zapłacisz za coś, nie masz, to nie jest potwierdzenie tego, że to, co czytasz, jest prawdą. To jest też bardzo, bardzo mylące, bo ludzie myślą, że jeśli za coś zapłacili, to za tym stoi rzetelna robota. No nie do końca. Nie zawsze. Więc nie ma takiej potrzeby, żeby kupować coś, a nawet jeśli już to kupujecie, to nie ma żadnej gwarancji, że to jest prawda. Że nad tym rzeczywiście siedział zespół redakcyjny i sprawdzał, weryfikował fakty, sprawdzał dowody i tak dalej. Nie, bardzo często dzisiaj mamy do czynienia, zwłaszcza z mediami głównego nurtu, że z jednej strony nie liczy się jakość, tylko szybkość udostępnienia jakiegoś newsa, z drugiej strony bardziej liczy się dramatyzm i sensacyjność niż rzetelne przekazanie informacji. Więc nie, po prostu, znaczy słuchajcie, żadna agencja prasowa nie udostępnia odpłatnie informacji. Większość rzeczy, które się pojawiają w dziennikach, to są rzeczy, które są brane no, z agencji prasowych. Lub są snupowane, skupowane. To nie chodzi o kupowanie, tylko skup. Czyli skup to jest news, który jakaś redakcja ma jako pierwsza. Nikt jeszcze o tym nigdy nie napisał. Albo są właśnie skupowane przez redakcję. Że znajdą jakiś temat i to dopiero może ewentualnie trafić do agencji prasowych, jeśli się potwierdzi. To jest bardzo ważne. Także punktem wyjścia do tego, żeby zweryfikować informację, że ona jest prawdziwa, jest w moim odczuciu szukanie potwierdzenia tych faktów w agencjach prasowych. Polska Agencja Prasowa, Associated Press i kilka jeszcze innych. Jeśli newsy dotyczą zagranicy, to należy szukać w zagranicznych agencjach prasowych. W Polskiej Agencji Prasowej można też szukać tych informacji. Mamy wtedy, jakby jesteśmy bliżej prawdy, bo agencje prasowe nie mogą sobie, nie pozwalają sobie na publikowanie fake newsów, chociaż pewnie im się zdarzyło. Bo jak mawiał jeden z ojców współczesnej propagandy, czyli Goebbels, głośno i często powtarzane kłamstwo po pewnym czasie może zacząć uchodzić za prawdę, więc tam też siedzą ludzie, którzy popełniają błędy. Dlatego każdą informację w moim odczuciu należy sprawdzić. Jeśli kupisz jakąś subskrypcję, to dlatego, że zapłaciłeś, zaczniesz jej ufać. A to też nie jest dobra droga. Dlatego zawsze warto sobie. Zresztą jak dzisiaj sobie wejdziecie na mojego Steemita i zobaczycie artykuł na temat hipokryzji PiSu, to ja brałem do tego artykułu
wypowiedzi polityków PiS z różnych źródeł, i z Dziennika Polskiego, i ze strony Radia Maryja, i z Dziennika Zachodniego bodajże. Tak naprawdę idealnym rozwiązaniem, gdybyśmy oczywiście mieli na to czas, byłoby, że jeśli widzimy jakiegoś newsa, to go sprawdzamy w kilku źródłach. I tak naprawdę z mniejszym lub większym prawdopodobieństwem to mniej więcej wypadkowa tych newsów będzie najbliższa prawda. Też nie zawsze, dlatego że, tak jak parę razy Wam mówiłem, często redakcje patrzą na trendy na Google'ach na przykład. Sprawdzają, jakie trendy dzisiaj są popularne, czyli czego Polacy szukają. I w taki sposób formułują swoje tytuły, nagłówki i teksty, żeby łapać się w słowa kluczowe i łapać się w trendy. Więc w tą stronę może być lekkie skrzywienie treści rzeczywistości, którą opisują. Więc nie płacę żadne subskrypcje i nie płacenie za płacenie za informacje nie jest gwarantem prawdy, którą otrzymujecie. Osobiście doceniam trud ludzi, którzy babrzą się w fekaliach świata polityki, tłumaczą zakłamane frazesy, slogany, przekazy dnia na rzeczywiste intencje. Dzięki temu nie musimy osobiście oglądać tych obłudnych pysków. Tak więc, czy czułbyś się dobrze w roli komentatora punktującego kłamstwa i manipulacji ludzi ze świecznika krajowej polityki, czy chciałbyś się tym zająć w przyszłości? Powiem tak. Po pierwsze, widzę tutaj taka drobna uwaga. My tak naprawdę nie jesteśmy w stanie przekazać intencji. Intencje jakby polityków wychodzą z czasem. My dzisiaj możemy się domyślać, co nimi motywuje, natomiast to nie powinno być treścią naszego komentarza. Możemy komentować to, co zrobili lub co powiedzieli, natomiast intencje jakby zostawmy gdzieś poza tym dyskursem, dlatego że no nie jesteśmy w stanie określić, że polityk powiedział coś, bo tak myślał, bo tak czuł, albo bo ktoś mu coś powiedział. To są wszystko domysły. Moim zdaniem trochę za dużo jest takiego domyślania się, dlaczego ktoś coś zrobił, niż tego, co powiedział i co to powoduje. Trochę za bardzo jakby uprawiamy znowu patrzenie do tyłu, a za mało jest patrzenia do przodu. To, co stoi za politykiem, kto mu kazał, co nim powoduje, to z czasem wyjdzie. I może być tylko i wyłącznie dodatkową informacją, która z czasem jakby potwierdzi nam, czy uzupełni obraz. Ten obraz nie musi być pełny. Wystarczy, że zauważymy to, co powiedział. Zastanowimy się, co to może spowodować, w jaki sposób to rezonuje z resztą świata polityki. I czy ja bym się dobrze czuł w takiej roli? No ja poniekąd trochę to robię. Gdybym się dobrze nie czuł w tym, no to bym tego nie robił. Także, bo mamy z jednej strony to, co robimy, jeśli chodzi o szurię i o pseudonaukowe klimaty, to gdzieś tam swoim ograniczoną wiedzą i ograniczonym umysłem próbuję tłumaczyć, głównie przez to, żebyście sprawdzali po prostu informacje. Z drugiej strony mamy tą całą nieustającą wojnę religijną, powiedzmy, religijną w cudzysłowie. No i z trzeciej strony jest ta polityka, no. Także gdzieś tam jakiś fragment tego, co robię, jest temu poświęcony. I mówię, no, gdybym nie czuł się w miarę dobrze w tym, też nie podejmuję wszystkich tematów, bo po prostu brakuje mi informacji i wiedzy. Do tego się też przyznaję i tą wiedzę staram się gdzieś tam uzupełniać i rozwijać się cały czas, tak? Nowa wiedza codziennie do mnie przychodzi. Więc dobrze się w tym czuję już teraz i poniekąd część swojego czasu poświęcam też na to właśnie. Więc to pytanie jest, czy chciałbym może trochę więcej tego robić? Pewnie tak, bo szuria się wyczerpie. Oni już się powtarzają, więc chociaż ja wiem, wyobraźnia ludzka nie zna granic. Nie uważasz, że na live powinno się znaleźć więcej treści demaskujących zakłamanie i prawdziwe intencje polityków? Znowu, nie wiemy, jakie są intencje polityków. To, co nimi powoduje, oni wiedzą. Oni tylko to wiedzą. Nawet jeśli mamy dowody na to, że ktoś ich zmusił do tego, żeby coś powiedzieli albo zrobili, albo kazał im to zrobić, tak naprawdę to znamy tylko powody, dla których coś powiedzieli albo zrobili, a nie ich intencje.
Nie wchodźmy w ogóle w to, gdy dyskutujemy o czymś, co się stało. Rozmawiajmy o tym, co się stało, jakie to mieć może konsekwencje, jak wpływa na rzeczywistość, a nie doszukujmy się tego, bo to jest cały czas to przekleństwo, kurwa, tego szukania, co autor miał na myśli. To jest nieistotne. Istotne jest to, że ktoś coś powiedział albo zrobił tu i teraz i co w związku z tym? Nie, że ktoś coś powiedział tu i teraz, czyli co miał na myśli. Kogo to, kurwa, obchodzi? To jest nieistotne. Istotne jest to, ile szkody narobi tym, co zrobi albo powie, a nie skąd się to wzięło. Że na lewie powinno być więcej tego. Myślę, że powinno być więcej. Powinno być więcej, natomiast ja nie chcę też odpuszczać Shuri, dlatego że ona jest bardzo szkodliwa, dlatego że ludzie, którzy akceptują to, co gadają Shury, Atory, Sanjaye i te inne nasze ukochane zjeby i szury. Ci ludzie także w większości przypadków są konformistami politycznymi, czyli ludzie, którzy akceptują jakąś wizję polityczną i nie kwestionują, nie krytykują jej. Więc jakby to jest, jeśli tych ludzi w jakikolwiek sposób pchniemy w kierunku weryfikacji informacji, które usłyszą ze strony tej szuli, no to może kiedyś się zdarzyć tak, że oni też sprawdzą, czy przypadkiem, kurwa, polityk nie pierdolił głupot. Także nie chciałbym całkowicie zostawiać Shuri czy kwestii religijnych, natomiast tak, mi się wydaje, że powinniśmy trochę więcej jednak pójść w politykę, jeśli chodzi o kwestie komentatorskie i takie, żeby trochę jednak napiętnować ich też, tak? To taki... No tak. Czy nie masz czasem wrażenia, że na grupie odbywa się zbyt mało dyskusji na tematy ważne, a funkcjonowanie grupy ogranicza się do wklejania postów, które często pozostają bez żadnych komentarzy? Słuchajcie, grupa tak naprawdę jest dla was, także co wy tam robicie, jestem, jak widzicie, czasem wrzucę coś, czasem coś tam skomentuję, ale tak naprawdę wróćcie sobie tam, co chcecie. Ja powiedziałem, ja chcę w miarę możliwości, w miarę szybko wyjść całkowicie, może nie całkowicie, bo jednak ściąganie zasięgu na inne platformy jest ważne i Facebook do tego może być dobre narzędzie. A i nie powinien być bazą. Nie powinien być bazą, dlatego że ja na przykład osobiście czasem się bardzo długo zastanawiam, czy coś wrzucić na Face'a, na walla swojego, czy na fanpage, bo nie wiem, czy przez to nie stracę zasięgu, czy nie stracę tego fanpage'a i czy będę w stanie później odbudować ten zasięg. Więc, a to nie jest dobre, że ja się muszę zastanawiać, kurwa, 5 razy, czy mogę coś wrzucić. To nie jest dobra sytuacja. Także ja bym chciał się sam wymiksować, chciałbym, żeby naszą bazą nie był Facebook, tylko był na przykład Discord i żebyśmy troszkę inaczej funkcjonowali. Natomiast no, ta grupa to jest dla was, to wy tam powinniście się dobrze czuć i tak dalej, ale wiem, że się dobrze nie czujecie. No, czujecie to ograniczenie, czujecie to, że mimo tego, że ja mam to w dupie, to jednak Facebook patrzy. I będzie patrzył. Czy ewentualnie jakie działania mógłbyś zaproponować dla grupy, aby ograniczyć szerzenie nieprawdziwych treści i fanatyzmu w internetach? Słuchajcie, no przede wszystkim to, co już mówiłem, chciałbym, żebyście nie wrzucali po prostu linków. Bo można oczywiście po prostu wrzucić link. Można oczywiście po prostu wrzucić link, tak? I mieć to w nosie. Lub zadać konkretne pytanie. Czy wrzucić na grupę coś, czego nie jesteście pewni i zapytać grupę, czy mnie bezpośrednio, czy to jest rzeczywiście prawda i w jaki sposób to sprawdzić. Jeśli takie śledztwo zostanie przeprowadzone przeze mnie albo przez kogoś, to ja z miłą chęcią jakby relacje z takiego śledztwa, krok po kroku, gdzie te informacje były znalezione, umieszczę na swoim fanpage'u. Mogę o tym opowiedzieć w takiej formie, jak teraz odpowiadam na pytania, w jakiejkolwiek innej formie, ja z miłą chęcią to zrobię, bo przez to wszyscy się uczymy. Także fajnie by było, żebyście z jednej strony właśnie jednak troszkę przeanalizowali treść, którą wrzucacie do skomentowania, a jeśli nie jesteście pewni jej prawdziwości, to rzućcie pytanie, że nie macie pewności, czy to tak jest rzeczywiście i że chcielibyście, żeby ktoś wam z grupy pomógł zweryfikować te informacje. Myślę, że w tym momencie, jeśli pójdziemy w tym kierunku, to będzie dużo fajniejsze. I jeśli później jakby wynik takiego wspólnego śledztwa będzie gdzieś opublikowany, to przyciągnie ludzi, którzy też będą zainteresowani takimi rzeczami.
Po prostu. Także wiecie, no tutaj ręka rękę myje i jakby takie inicjatywy na pewno by się przydały. Bardzo mnie intryguje Twoja niechęć do feministek i feminizmu w ogóle. Zdaję sobie sprawę, że każda idea doprowadzona do skrajności wynaturza się, tracąc pierwotny sens. Na pewno są wyjątkowe feministki, które przeginają pała, ale czy na pewno feminy mają załatwione swoje podstawowe postulaty? Prawo reprodukcyjne, dostęp do aborcji, antykoncepcji w Polsce. Moje pytanie brzmi, czy lub z którymi postulatami feministek się utożsamiasz? Czy ewentualnie jesteś ofiarą złego do tego, który jest nawiązany feministek i stąd ta awersja? Nie mam problemu z postulatami politycznymi kobiet, które chcą mieć równe prawa. Chcą mieć zgodnie z rzeczywistością większe prawa reprodukcyjne, bo ponoszą większą cenę niż mężczyźni. Ja się z tym w 100% zgadzam, że kobiety powinny mieć większą władzę nad swoimi prawami reprodukcyjnymi. Zgadzam się z tym, że tam, gdzie te nierówności są i są niesprawiedliwe, powinny zniknąć. Natomiast cały ruch feministyczny opierał się na tym i opiera w teorii na równouprawnienie, tak? Bo chodziło o walkę o równouprawnienie. Dzisiaj tak naprawdę poza niewielkimi wyjątkami w postaci właśnie praw reprodukcyjnych i tak dalej, to równouprawnienie zostało w jakimś tam stopniu osiągnięte. Natomiast nie został przesunięty, tak jak było to, miało to miejsce w feminizmie dwa razy już, po pierwszej i drugiej fali feminizmu, ten paradygmat nie został przesunięty. Mimo osiągnięcia prawnie zagwarantowanej równości płac, bo taka równość płac jest zagwarantowana, feministki dostały nawet w pewnych miejscach więcej niż chciały. Mimo tego ten paradygmat został na tym samym miejscu i wokół, dlatego że ten paradygmat już nie przystaje do postulatów, zaczynają się wynaturzenia. Ja nie mam nic do kobiet, które walczą o tą resztę praw. Ja mam problem do feministek, które w sposób ekstremalny, radykalny, momentami faszystowski próbują narzucić, mentalnie faszystowski, nie politycznie, próbują narzucić innym rzeczy, które są bzdurami, po prostu, które są bzdurami. I to nie jest tak, że ja jestem dotknięty złym dotykiem przez feministkę, tylko po prostu, tak jak każda opresyjna ideologia jest dla mnie czymś złym, taki feminizm w tej swojej radykalnej, krzyczącej formie z transparentami, nie wiem, z macicą i z cipą na transparencie, to nie jest feminizm, to nie jest coś, za czym pójdą normalne kobiety. To są właśnie wynaturzenia radykalistów, ekstremistów, ekstremistek właściwie. Które nie mają nic wspólnego z feminizmem, z tym, jak powinien być rozumiany feminizm. Ja sobie nie uzurpuję, broń Boże, prawa do tego, żeby mówić, czym jest feminizm. Bo nie. Natomiast wiem, czym feminizm był, bo o tym mówi historia, o tym mówią definicje i słowniki. I obserwuję, czym dzisiaj jest. I proste porównanie mówi, że no, odjechali w bok i to bardzo mocno. Odjechali w bok, odjechali bardzo w lewą stronę. Feminizm był ponadpartyjny i ponad podziałami. Nieważne było, czy kobieta ma poglądy lewicowe czy prawicowe, była kobietą i walczono o jej prawa. A dzisiaj, jak jesteś przeciwna, jesteś kobietą przeciwną, nie wiem, agresywnemu blokowaniu, nie wiem, Marszu Niepodległości, to nie jesteś feministką, jesteś niewolnicą kurwa patriarchatu. To są te rzeczy, które powodują, że feminizm spotyka się z taką falą hejtu obecnie. Po prostu, bo się wynaturzył, dlatego że wraz z osiąganiem kolejnych celów nie przesuwał się paradygmat, nie przesuwała się ta granica. Okej, osiągnęłyśmy to, więc teraz musimy redefiniować to, do czego dążymy i skupiać się coraz bardziej na poszczególnych celach. Znaczy, wszystkie ruchy społeczne, które zostają na jednym miejscu i mimo tego, że osiągają swoje cele, nadal walczą o to samo, to są ruchy, które się radykalizują, które są niepotrzebne. Które tracą swoją wartość, tracą swoją siłę, tracą swoje znaczenie. To się dzieje z feministkami. One mogą się tylko radykalizować, dlatego że
To, na czym był oparty ten feminizm trzeciej fali, zostało w znacznej mierze osiągnięte. Nie doszło do specjalizacji, nie doszło do powiedzenia OK. Czyli z postulatów, które mamy, połowę mamy osiągnięte, skupmy się na tej drugiej połowie. Ja nie słyszałem, nie wiem, rewizji manifestu feministycznego, żeby ktoś przyszedł i powiedział: OK, mamy prawnie zagwarantowaną równość płac, musimy jeszcze przypilnować, żeby powiedzmy państwo, przy pomocy instytucji, nie wiem, Państwowej Inspekcji Pracy i tak dalej, pilnowało tego. A uwierzcie mi, że Państwowa Inspekcja Pracy z otwartymi ramionami stoi w drzwiach, jak pracownik chce przyjść i naskarżyć na firmę. Gdzie są feministki? Feministki chodzą po ulicach i krzyczą, że za mało mają płacone. Dlaczego ja nie widzę kolejki feministek w Państwowej Inspekcji Pracy, którzy donoszą na konkretnych pracodawców, którzy łamią te prawa? No, że pracodawcy tego nie robią. Pracodawcy się to nie opłaca, bo jedna skarga, kurwa, może pokrążyć medialnie, PR-owo, kurwa, takiego pracodawcę i taką firmę, taką markę. Takie rzeczy się po prostu nie opłacają. A jeśli rzeczywistością jest to, że istnieje nierówność płac, że kobiety zarabiają mniej i jest to kwestia systemowa, to dlaczego w ogóle faceci dostają gdziekolwiek pracę? Skoro za tą samą robotę pracodawca może zapłacić mniej. Więc są to rzeczy, które zostały rozwiązane. Wiadomo, że potrzebne są narzędzia, żeby pilnować prawidłowości wykonywania itd., a mimo to feministki zostały w tym samym miejscu. Dlatego jedyną ich drogą, jak mówię, każda zamknięta idea każda zamknięta idea w ciągle ewoluującym świecie ma tylko jedną drogę, może się wewnętrznie radykalizować. I to postępuje feministka. To nie jest kwestia tego, że ja nie lubię feministek i atakuję feministki, tylko to jest kwestia tego, że ja zawsze będę przeciwny tego typu ideologiom zamkniętym, radykalizującym się, ekstremalnym. Jak ruszyć leniwe dupsko? Zmotywować się nauczyć się angielskiego. Rusz leniwe dupsko. Zmotywuj się. Jeśli jesteś na tyle zmotywowany, żeby wejść kurwa na Facebooka, na grupę i zadać mi takie pytanie, to jesteś tylko jeszcze jeden krok od tego, żeby zrobić to samo względem języka angielskiego. Przestań się nad sobą użalać, kurwa, i weź dupę w troki. Dużo nie potrzeba, 1-2 godziny dziennie. Zamiast siedzieć, kurwa, oglądać Naruto, czy napierdalać, kurwa, w jakieś gierki, kurwa, usiądź, kurwa, i poucz się angielskiego. Nie wiem, spróbuj tłumaczyć sobie ze słuchu, kurwa, cokolwiek. Nie wiem, stary, to jest tyle metod nauki, możesz sobie przeszukać cały internet i znaleźć milion sposobów na to, żeby się uczyć języka. Znaleźć ten właściwy i po prostu uczyć się, no. Zadawanie takich pytań nie pomoże ci w tym. Ani moje odpowiedzi, tylko od ciebie to zależy. Co sądzę o stwierdzeniu, że w okopie nie ma ateistów? To jest powiedzenie, bodajże, jeśli dobrze pamiętam, ono pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, że dochodzi o to, że wszyscy w obliczu zagrożenia śmiertelnego się nawracają. Jest oczywistą bzdurą. Wiadomo, że znaczy, jest pewnie część ludzi, którzy mimo zadeklarowanego ateizmu gdzieś w obliczu dużego zagrożenia rzeczywiście zwrócą się z jakąś tam nadzieją, że jednak coś jest do Boga, ale to nie znaczy, że w niego wierzą. Ludzie zawsze będą szukali tej nadziei na to, że przeżyją, albo na to, że jednak po śmierci coś będzie, zwłaszcza w ekstremalnych sytuacjach. To nie wcale nie oznacza, że taka osoba zaczyna wierzyć w Boga, czy potem staje się katolikiem czy chrześcijaninem. Ludzie w sytuacjach ekstremalnie stresujących często robią takie rzeczy, że zaczynają jakby szukać oparcia, gdzie tylko się da, szukać pokrzepienia. Poza tym, zresztą zauważyliście, ja czasem mówię, że czasem używam właśnie takich sformułowań, które normalnie są jakby tożsame z wiarą w Boga, w Jezusa, tak? Boże, czy tam Jezus Maria i tak dalej. To są tylko i wyłącznie powiedzenia. I czasem jest tak, że w dialogu wewnętrznym, w sytuacji stresującej, odwołamy się do takich wartości. Ktoś to usłyszy i stwierdzi, że o, no tak, siedzieliśmy gdzieś, była bomba i koleś, mimo tego, że taki był wojący ateista, to zaczął coś o Bogu mówić, nie? Ludzie się już łapali każdej możliwej szansy, tak? To jest też naturalny instynkt jakby samoobrony i takiej niechęci przed śmiercią, tak? Będziemy przed tą śmiercią uciekać i łapali się każdej możliwej szansy. Nie pytajcie, czy to jest uczciwe wobec samych siebie,
Odpowiem wam, jak się znajdę w takiej sytuacji i przeżyję. Czy uważam się za człowieka inteligentnego? Powiem tak. Inteligencja według mnie to jest umiejętność, czy to jest predyspozycja do prawidłowego przetwarzania informacji. Niektórzy ludzie są bardziej predysponowani do prawidłowego i skutecznego przetwarzania informacji, inni mniej. To jest według mnie, tam jeszcze dochodzi jakby rozpoznawanie wzorców i tak dalej. I te wszystkie rzeczy. Niektórzy są mniej do tego skłonni, inni bardziej. Moim zdaniem jest to drugorzędna charakterystyka, jeśli chodzi o ludzki intelekt. To jest jakaś tam wrodzona. To jest jakaś tam wrodzona nasza cecha. I tak naprawdę możemy z nią nic nie zrobimy. Natomiast jakby wyjściem, czyli docelową jakby wartością w tym jest mądrość, czyli umiejętność wykorzystania tych informacji. Bo możemy nie być zbyt lotni w tym, jak szybko przyswajamy informacje, jak szybko je przetwarzamy prawidłowo, jak szybko dochodzimy do wniosków, tak? Możemy robić to wolniej, możemy to robić lepiej lub gorzej. Natomiast to, co z tymi informacjami zrobimy, to jest mądrość. Ja znam mnóstwo ludzi, którzy, no powiedzmy sobie otwarcie, według wszelkich standardów nie są zbyt inteligentni, natomiast są bardzo mądrzy. Dlatego, że te skrawki czasem informacji, które uda im się przetworzyć, które przyswoją, pozwalają im na bardzo mądre posunięcie i bardzo mądre zachowanie. Więc jakby tutaj te dwie rzeczy muszą ze sobą dobrze grać. Ja jestem osobą inteligentną. Ludzie, którzy mnie znają, którzy mnie poznali, którzy mają ze mną kontakt, mówią, że tak. Czy ja o sobie mogę tak powiedzieć? Nie wiem. Nie wiem. Nie chciałbym, wiecie, stawiać sobie laurki, kurwa, i sam pomnika po prostu. Wydaje mi się, że jakby nie odbiegam zbytnio od średniej. Może jestem troszkę bardziej inteligentny niż średnia, ale nie wiem. No, kiedyś robiłem sobie jakieś testy, nie pamiętam wyników, to nie ma zresztą znaczenia. Te testy na inteligencję też mają swoje, wiecie, marginesy, że tak powiem, poprawności i tak dalej. To tak jakby jest drugorzędne. Bo tak naprawdę, zobaczcie, prosty przykład. Kiki nie jest osobą inteligentną, ani nie jest osobą mądrą, tak? Bo on mógłby nie być inteligentny. Tylko jeśli byłby mądry, to informacje, które przetwarza przez długi czas, żeby stworzyć filmik, mógłby przedstawić w mądry sposób. Natomiast to jest bardzo prosty przykład, w jaki sposób ktoś, kto nie ma predyspozycji ani umiejętności przyswajania i przetwarzania informacji, dodatkowo jeszcze wykorzystuje te informacje w zły sposób. Więc te dwie rzeczy są ważne, żeby. Bo też może być osoba, która jest inteligentna, ale nie jest mądra. Albo osoba, która jest inteligentna i bardzo doskonale potrafi przyswajać i rozpoznawać i przetwarzać informacje, ale nie ma zupełnie umiejętności w wykorzystaniu tych informacji. Także to są rzeczy, które gdzieś tam trzeba patrzeć na nie całościowo, a nie odrywać inteligencji od całości. Bo ja na pewno są ludzie, którzy są super inteligentni, natomiast takie cechy charakteru posiadają, które uniemożliwiają im na przykład przekazanie tej wiedzy, czy nawet kontakt ze światem zewnętrznym. Więc ja bym nie patrzył na tą jedną cechę w oderwaniu od całej reszty, bo to jest bez sensu. Bo równie interesującą możemy nawiązać rozmowę z osobą, która jest uważana za nieinteligentną, natomiast jest osobą, która potrzebuje troszkę więcej czasu na przetrawienie i przetworzenie informacji, czy nawet ich znalezienie, ale jak już te informacje dostanie, dochodzi do fantastycznych wniosków i potrafi fantastycznie mówić o tym, co wysnuła, tak? To, że zajmie jej to 2 albo 3 razy więcej czasu niż komuś innemu, nie ma znaczenia. Dlatego nie patrzmy na inteligencję jako na wartość w oderwaniu od całej reszty.
Czy to prawda, że z Anką wyprowadzacie tego szczura na smyczy telefonicznej? Nie, nieprawda. Wyprowadzamy naszego kota bardzo rzadko. Przeważnie jak jest ciepło, że nie ma futra. Więc trzeba bardzo z nim uważać. Jak wieje, to już nie bardzo. Jak pada, to też nie bardzo. Może się normalnie zwykle przeziębić. Natomiast jak jest ciepło, jest słoneczko, to trzeba go kremować. Czyli trzeba mu normalnie nakładać krem z filtrem. Więc wychodzimy z nim rzadko, jest przyzwyczajony, jest po prostu kotem domowym, kanapowym, że tak powiem. Jest przyzwyczajony, natomiast jak go wyprowadzamy, to nie na smyczy telefonicznej, tylko ma taką specjalną, kolorową, ładną smyczkę. Ma swój taki na sidełko, także to są pomówienia. Zjemy takie, jak my z Elity mają szansę dostać się do grupy Racjonalny Ateizm, to jest grupa na Facebooku. Co się tam dzieje? Nie sztuką jest się zapisać i być martwą duszą. I właśnie chodzi o to, że tam się kurwa nic nie dzieje. Właśnie chodzi o to, że tam się nic nie dzieje. W ogóle ta grupa powstała x lat temu. Pamiętam, że zostałem zaproszony do niej jako admin. I chyba rok temu się zorientowałem, kurwa, że wszyscy adminowie stamtąd zniknęli. Grupa ma ponad 200 członków. Wszyscy adminowie zniknęli, zostałem ja jako jeden admin. No to stałem się jakby jedynym właścicielem tej grupy. Zaprosiłem tam znajomego Łukasza, dałem moderatora, żeby trochę to rozkręcał, ale to jest martwa grupa. Tak naprawdę to jest martwa grupa i jeśli chcecie być na tej grupie, to sobie wpiszcie Racjonalny Ateizm na Facebooku. Ja wszystkich tam będę akceptował, myślę, że Łukasz też nie będzie miał problemu z akceptowaniem wszystkich. Jeśli macie pomysł na jej rozkręcenie, to jestem otwarty na propozycje. Także możecie tam włazić, proponować, co tylko chcecie, a możemy też o tym pogadać gdzie indziej. No i to chyba wszystkie pytania, które zadaliście. No, wszystkie pytania, które zadaliście. Więc na koniec powtórzę to, co już się przewinęło kilka razy przez cały film. Tak jak mówię, moim celem, nie marzeniem, moim celem jest wyjście z YouTube'a do końca miesiąca i rozpoczęcie działalności tylko i wyłącznie na blockchainie, czyli tylko na Steamicie. Więc osoby, które są zainteresowane jakby partycypowaniem w live'ach i pełniejszym doświadczeniu tego wszystkiego, zakładajcie konta. Tak naprawdę uwierzcie mi, że pomagam ludziom, jeśli mają problem później z obsługą i tak dalej, wszystko wytłumaczę. Nie jest to skomplikowane, nie trzeba znać się bardzo na technologii i programowaniu, żeby brać w tym udział. Są tam odpowiedniki YouTube'a, serwisy streamingowe, odpowiedniki Snapchata, odpowiedniki Twittera, Instagrama. Naprawdę warto nie tylko założyć konto na blockchainie Steam, ale też aktywnie uczestniczyć. Jest portal dla Korneliusza, czy dla ludzi, którzy robią memy, czyli Dimania, gdzie też po prostu wrzuca się memy. Można na tym zarobić. Jest D-Sound, czyli jak ktoś robi jakąś muzykę czy podcasty, to może tam wrzucać swoją muzykę i też to monetyzować bezpośrednio. Więc do tego zachęcam, zwłaszcza, że ja bym chciał się to przenieść tam docelowo. Całą swoją działalnością jakby piszę już tam. Będę tam też nagrywał. Wrzucał tam filmy i w najbliższym czasie tam chcę rozpocząć live'y. Co jeszcze? I chciałbym uniezależnić siebie i Was od Facebooka. Głównie chodzi o to, żebyśmy nie traktowali Facebooka jako bazę. Jeśli macie jakieś propozycje, żeby na przykład nam na tym moim serwerze na Discordzie założyć dodatkowe czaty, w których będą konkretne tematy poruszane, dawajcie znać, wiecie gdzie mnie złapać, na grupie czy gdziekolwiek. Zbudujemy sobie serwer Discorda, tak żeby nam wszystkim pasował. Mi się wydaje, że to jest fajna alternatywa, żeby mieć przynajmniej pewność, że nikt nam nie patrzy na ręce, tak jak Facebook to robi. Bo Facebook nam patrzy na ręce mimo zamknięcia grupy. Więc chciałbym, żeby tam to się odbywało. Żeby to było nasze centrum zarządzania i też dla Was jakby bezpośrednia platforma kontaktu ze mną i tam, żebyśmy umieszczali filmy, które chcecie, żebym komentował, żebyście tam wrzucali wszystkie
informacje, pytania i tak dalej. Byłoby to super, jeśli tam byśmy się przenieśli, uniezależnilibyśmy się od Facebooka. No jak mówię, no Facebook daje zasięg, tylko w tym jest dobry w tym momencie. Poza tym jest to jeden wielki śmietnik i szambo. Szambo informacji, szambo gówno linków i pierdolenia głupot. Jakby trochę przestaje pełnić swoją funkcję, w moim odczuciu. Jest dobrą odskocznią, żeby ściągnąć kogoś gdzie indziej, czyli żeby się zareklamować, tak jak ja to robię na fanpage'u, że wrzucam linki do moich postów na Steamicie, czy jak wystawiam live'y, to też przez Facebooka jakby ściągam ludzi. Natomiast jako platforma bezpośredniej komunikacji jest bardzo ułomny i mi się wydaje jednak, że Discord takiej bezpośredniej komunikacji one-to-one albo one-to-many jest nieco lepszy. Jako taka platforma typowo czatowa, typowo komunikacyjna. Więc taka moja prośba wszystkich, którzy oglądają. Wrzucę w opisie link do mojego Discorda, jeśli macie ochotę, to zapraszam. Pewnie jak się zrobi was dużo, to zrobimy paru moderatorów i będziemy kasować tych, którzy będą łamać, będą nadużywać gościnności. Bo to jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć. Mam, szczerze powiem, mam dość chamstwa i buractwa, bo kurwa, piszę dosyć długo. Live'y robię, nie wiem, rok, 190 odcinków, 191 będzie jutro. I cały czas biję, kurwa, żeby nie atakować personalnie. Cały czas o tym piszę. Jak po raz kolejny wygłaszam jakąś opinię, mimo tego, że ona jest dosyć ostra i kontrowersyjna, dostaję komentarz, w którym pierwszym zdaniu jest ad personam, to ostrzegam, znaczy może nie ostrzegam, tylko mówię. Chodzisz do mnie na podwórko. Jeśli wyjeżdżasz takim tekstem, to jest automatyczny ban. Ja nawet nie będę się tłumaczył. Automatyczny ban i nie mam ochoty, kurwa, na użeranie się z, po prostu z idiotami. Bo jeśli ktoś chce nawiązać dialog, a w pierwszym zdaniu na mnie pluje, ja nie będę odpluwał, ja nie będę, kurwa, się z nikim takim szarpą ani gryzł. Będę banował i tyle. Nie mam na to czasu, żeby się z takimi kretynami kłócić. Nie mam na to ochoty. A jak ktoś nie rozumie podstawowych zasad prowadzenia rozmowy, to ma problem. To ma problem ze sobą i nie musi koniecznie mnie angażować w swoje osobiste problemy. Dobra, widzimy się jutro na live'ie wieczorkiem i w sobotę na live czacie. Mam nadzieję, że do tego czasu trochę was już dobije do Discorda i będziemy mogli tam jakby tą, jak powtarzam, siłę jakby kontaktowania się wzajemnego przerzucić z grupy. Żeby ta grupa była takim przedszkolem dla elity. A Discord już był takim prawdziwym miejscem, gdzie rzeczywiście decydujemy o tym, w którym kierunku idziemy i o czym chcemy gadać. A niech przedszkolaki się bawią w piaskownicy na Facebooku. No dobra. Jeśli dotrwaliście do końca tego długiego godzinnego filmu, to gratuluję, należy wam się brawa. Kończę i widzimy się jutro.